Raz jeszcze dobry wieczór Państwu. Przepraszam, raz jeszcze muszę gadać zamiast odpoczywać. To po KHT muszę od razu, bo jak wiecie, sytuacja taka jest dynamiczna, że muszę update'ować niestety i znowu nadawać. Proszę Państwa, podesłano mi artykuł, to było chyba w czasie KHT to wyszło, na temat wydalona ze strefy Schengen Ludmiła Kozłowska wraca na terytorium Unii Europejskiej. Z Onetu. Ukraińska szefowa Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska od 2 dni jest w Berlinie, gdzie jutro o godzinie 8 weźmie udział w wysłuchaniu w Bundestagu o łamaniu praworządności w Polsce i na Węgrzech. Zastosowany przez polskie władze wpis do systemu informacyjnego Schengen, który nie mówił jak Kozłowski, powrót do UE działał niecały miesiąc. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na tytuł tego filmu, jeśli ten tytuł macie. Nazwałem go tak. Zaraz Państwu powiem, jak go nazwałem. Nazwałem go Wspaniała kontynuacja współpracy Stasi KGB. Ja już kiedyś mówiłem i to jest coś niesamowitego, jak rzeczywistość potwierdza rozdział pierwszy Choluba 2. Proszę Państwa, i tutaj się muszę pochwalić. Rzeczywiście, coś jest grane. Pierwsza sprawa, której polski rząd i polska dyplomacja powinna zrobić. W jaki sposób możemy pozwolić na to, żeby w obcym państwie niemieckim, nawet jeśli jesteśmy w przyjacielskich stosunkach, w jego parlamencie dyskutowano o sytuacji wewnętrznej w naszym kraju. To jest coś przerażającego i żeby jeszcze słuchano obywatelki ukraińskiej czy rosyjskiej, licho wie kogo. Poza tym to wspaniale świadczy, nie podejrzewam tu agenturalność, nie mówię o agenturalności, nie stawiam kropki nad i, ale jest to coś dziwnego w tym momencie. Więc panowie Niemcy, o co w tym chodzi? Może PiS w końcu podniesie głowę, pieprznie pięścią w stół i zrobimy w polskim parlamencie debatę i wzywam tutaj wszystkich moich znajomych, którzy mają swoich znajomych, powiedzcie to PiS-owi, który ze mną nie rozmawia, ma go obrzydzenie, aby wszczeli w polskim parlamencie debatę na temat sytuacji wewnętrznej w Niemczech i zagrożenia z pogwałtami i innymi rzeczami z powodu uchodźców. Prawda? Proponuję. Natomiast to jest coś, co w stosunkach międzynarodowych jest, ja bym to nazwał po prostu agresją, ingerencją w nasze wewnętrzne sprawy, a jesteśmy podobno krajem suwerennym. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że oni będą dyskutować o Wielkiej Brytanii. Wiecie, co by się działo w Wielkiej Brytanii? Rząd jej królewskiej mości by kropnął tutaj, naprawdę doszłoby do wielu rzeczy. Jak można? W dodatku złamali prawo Schengen. Złamali ewidentnie prawo Schengen, co to Niemcom wolno? To jest coś przerażającego. Kim jest ta Ludmiła Kozłowska? Co to jest za otwarty dialog? Ja już mówiłem, widział ktoś zamknięty dialog, bo ja nie, bo zamknięty dialog to jest przesłuchanie albo opierdol od szefa po prostu, bo wtedy się tylko grzecznie słucha i tak dalej. To jest otwarty dialog. Każdy dialog jest otwarty. Nie rozumiem zupełnie. Notabene, bardzo łatwo by chciałbym, żeby ktoś jeszcze zbadał powiązania pani Ludmiły Kozłowskiej na przykład z niektórymi radnymi warszawskimi. Bardzo ciekawe by to było. Z zakresu PO. Więc naprawdę ja tego nie rozumiem. Ja czuję, jako Polak, czuję się obrażony. Nie faktem, że my, bo ja mogę dyskutować z Niemcami, oczywiście, ale nic o nas bez nas. Nic o nas bez nas. No jak to jest? Przecież to jest, jesteśmy krajem suwerennym. Albo nie jesteśmy krajem suwerennym. Jak to woli? Jak to woli w tym momencie? Więc proszę, aby PiS jednak coś zrobił, skoro rządzi. To jest chore. To jest po prostu chore. Masz rację, Andrzej. Prawo i pięść. Ja zapoznałem się troszeczkę z tym twoim plakatem i wszystko ci zrobię. Pomogę ci. Założymy taką partię. Takie, nie chcę nazywać słowa partia, takie stowarzyszenie. Organizację, oddolną organizację ludzi. I już. Organizację normalnych, zwykłych ludzi. Po to tylko, żeby w końcu walnąć pięścią w stół. Tak nie może być. Tak nie może być i ja nie należy się bać. Nie wyobrażam sobie naprawdę, żeby jakiś inny kraj na to pozwolił, a my co? Popatrzymy, będziemy pisać tutaj w jakieś inne idiotyzmy na temat tej Kozłowskiej i tak dalej. Kto to jest, na miłość boską? Ja tego nie rozumiem. Kto to jest? Dobrze, to niech oni mnie zaproszą do Bundestagu na temat sytuacji wewnętrznej w Polsce, to ja sobie z nimi pogadam. Nie chcą? Nie chcą. W dodatku, proszę, wyrwali źródło z Ukrainy, wyrwali kogoś z Ukrainy po prostu, przesunęli, przewieźli tam, wbrew Schengen.
wbrew wpisaniu na listę, jakim miejscu oni nas postawili. Więc ciekaw jestem, jak to będzie wygląda, jak wygląda współpraca w takim razie BND z polskimi służbami. Bo ja w tym momencie nie widzę możliwości współpracy z taką służbą, która nie szanuje drugiej w ramach układów sojuszniczych. Jesteśmy państwami NATO. Niemcy w ten sposób łamią postanowienie NATO, występują przeciwko jednemu z państw NATO i na to trzeba zwrócić uwagę, na to, na to. Nie wiem, czy ma jaja nasz minister spraw zagranicznych, czy ten rząd pana Morawieckiego poza gadaniem pseudopatriotycznych, idiotycznych przemówień o VAT-ie i o ściganiu bandytów, którzy mają prywatny interes, bo przecież wiadomo, że każdy, kto ma prywatny interes, jest bandytą według tego rządu, potrafi coś zrobić. Potrafi coś zrobić. Bo zdaje się, że Rosjanie śmieją się w nas kółak, wpuścili w taki kanał, a ponieważ udało im się przyłączyć NRD, przyłączyć RFN do NRD i teraz właśnie to działa. Przeczytajcie Państwo i to będzie autoreklama. No będzie musiała być. Przeczytajcie Państwo mój pierwszy rozdział Choluba 2. Tam zobaczycie, jak to tak naprawdę wyglądało. To jest chore, to jest chore. Kim to, co tu jest? A gdzie jest Ukraina? Gdzie jest Ukraina, która pozwala w ten sposób komuś, kto działa na rzeczy ewidentnie na korzyść Rosji i obcych państw, pozwala komuś tak wolno chodzić? Gdzie jest? Takich mamy przyjaciół? Takich mamy przyjaciół? Po prostu? To jest chore. To jest po prostu chore i z tym się nigdy w życiu nie mogę pogodzić. W tym się nigdy nie mogę i w tym się nigdy, proszę Państwa, nie pogodzę. Patrzę tutaj, podglądam, proszę Państwa, jednocześnie na komputerze, bo lepiej widać Państwa pytania. Właśnie. I już. Po prostu. Tutaj ktoś skomentował mu posta, nie wiem, czy to ten, czy nie, a inne. A nie, to inne post. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Chciałbym to wysłuchanie. W ogóle sam ten artykuł jeszcze raz powtarzam. Ukraińska szefowa Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska od dwóch dni jest w Berlinie, gdzie jutro o godzinie 8 weźmie udział w wysłuchaniu w Bundestagu w łamaniu prawności w Polsce na Węgrzech. Każdy dziennikarz, jeśli ktokolwiek, jakichkolwiek posłów nie zareaguje, bo wszyscy powinniśmy, w Wielkiej Brytanii i opozycja, i partia rządząca, a oni się kłócą naprawdę bardzo ostro, wystąpiłaby jednym głosem przeciwko czemuś takiemu. A jeśli u nas ta cała cholerna banda będzie to popierać, to mam to gdzieś. Mam to po prostu gdzieś, to w takim razie rzeczywiście należy tutaj coś, należy coś tutaj, no nie wiem, coś tutaj zrobić po prostu w tym kraju. Nie wiem, co zrobić, nie wiem, co zrobić. Nie wiem, jeżeli PiS to pominie w ogóle. Jeśli nie stworzy, ja na miejscu PiS-u natychmiast bym zwołał nadzwyczajne wysłuchanie sytuacji, wziąłbym jakiegoś tam, powiedzmy, Polaka czy kogokolwiek z Niemiec i wysłuchanie na temat sytuacji w Niemczech. Natychmiast bym to zrobił. Reagować, bo inaczej 1066, inaczej niedługo wejdą nam na głowę i to szwabę po prostu. Przykro mi. Witold Jurasz twierdzi, że to kompromitacja polskiej żubracji. Tak, racja. To jest kompromitacja. Powinni ją zabezpieczyć w ten sposób, żeby nie było możliwej takiej sytuacji. To nie zgodzę się jednak z Witkiem Juraszem, że on jest, że to jest... Najpierw trzeba mieć służby. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że nikt z nimi nie współpracuje, że oni nie potrafią tego załatwić. Jeżeli oni teraz nie zareagują ostro, jak trzeba, i nie zrobią w ramach retorsji paru ciekawych rzeczy, to przykro mi. To przykro mi, to będą nas kopać po prostu, będą nas kopać po prostu po tyłku. I tak jest. No. Tajne pieniądze jest do dzisiejszych do przemowy przyniła się Janek z wsi. No to czekajcie sobie na tą książkę. Ja nie piszę takim. Dobra, nieważne, niech będzie. Nic tam nie będzie, to jest tylko i wyłącznie książka. Wszyscy będą tylko podejrzewać wszystko i to na tym polega dowcip. Natomiast tutaj mamy ewidentny dowód, jak nas traktują. Tu mamy ewidentny dowód, proszę Państwa, jak nas traktują, w związku z czym powinniśmy jak najszybciej reagować. Dobra, koniec tego posty, już może w końcu trochę też pójdę spać, tym bardziej, że chcę obejrzeć ciekawy film, notabene z Colinem Farrellem, The Killing of a Secret Deer. Deer to może się... Sacred Deer, tak. The Killing of a Secret Deer. Może to się uda, może to coś ciekawego będzie. Czy to prawda, że Amerykanie chcieli zrobić przewrót na Ukrainie i przyłączyć do Bena, wprowadzają Ukraińców do Polski i pociągają? Kto? A nie rozumiem tego pytania, czy to prawda? Nie wiem. Po prostu tutaj trzeba zacząć. I każdy polski dziennikarz, który się uważa za Polaka, nie powinien tego popierać.
nie powinien tego świństwa popierać, bo to jest świństwo, bo to jest świństwo. To jest ingerencja w nasze wewnętrzne kraje, w nasze wewnętrzne sprawy i powinna natychmiast być odpowiednia nota na szczeblu ministra spraw zagranicznych, interwencja i przypomnienie Niemcom. Co to znaczy? Polski Węgier jeszcze raz to przeczyta. Ukraińska szefowa Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska od 2 dni jest w Berlinie, gdzie jutro o godzinie 8 weźmie udział w wysłuchaniu o Modestaku o łamaniu praworządności w Polsce i na Węgrzech. Ta pani była w Polsce gościem. Korzystała z naszej gościnności, nas opluła. Parszę z tą Ukrainą, mówiłem wielokrotnie. Mówiłem o tym wielokrotnie i będę mówił dalej, bez względu na to, czy minister Sasin będzie mnie oskarżał o to, czy będzie oskarżał w telewizji tych, którzy są przeciwko Ukrainie, że oni są rosyjskimi agentami. Nieważne, tu mamy przykład agentury rosyjsko-niemieckiej, wiecznego sojuszu rosyjsko-niemieckiego, o czym kiedyś mówiłem i powiem to jeszcze raz, bardzo ostro i bardzo mocno. Nieważne, na jakiej liście preskrypcyjnej PiSu będę, czy nie będę. Jeśli PiS w tej chwili, nasz prezydent, nasz premier nie powie ostro, a będzie to rozmywał, pozwoli tym dziennikarzom robić, co chcą, sobie wyobrażam, propagandę, przecież to będzie bohaterka dla niektórych stacji telewizyjnych i niektórych dziennikarzy, i niektórych dzienników po prostu. I jak ja nie rozumiem, jak Polak może w tym momencie wykonywać polecenia właściciela, ja bym rzucił tę robotę, ale to ja, proszę Państwa, ja jestem tylko i wyłącznie esbekiem. Według nich nie mam honoru i według PiSu też. Więc niech będzie jak będzie i teraz zobaczymy, co będzie. Wydalenie było zaplanowane, no chcę, że zaplanowane. To świadczy o tym, ilu jest agentów w takim razie. Marcin Gramo, że to co, po co mam do Parlamentu? Ja do Parlamentu Europejskiego? Z przyjemnością bym wystartował, ale to pod warunkiem, żeby nie było już parlamentu po tym, jak ja bym tam wszedł do środka, to bym wszystkich wywalił. Tak jak wystartuję do polskiego, to też tak będzie. Będzie. Dobrze, proszę Państwa, kończę. Wkurzyłem się zdrowo. Dziękuję pani Monice Brezdeń i panu Adamowi Zwierzyńskiemu za przysłanie mi tego linku, bym go przepuścił, bo chciałem sobie odpocząć i film oglądać trochę. Film oglądać, bo tego pisanina zawsze jest. Ale to niestety trzeba reagować. Trzeba reagować. Na tym polega zresztą moim zdaniem dziennikarstwo takie internetowe, nawet takie słabe jak moje, nieprofesjonalne, z nieprofesjonalnymi kamerami, z bajzlem z tyłu po prostu. Ale ono jest a przynajmniej autentyczne. No. A może to fake netu, Ewa Kowalska? Nie wiem. Mam nadzieję, że to nie jest fake. Nie sądzę zresztą, bo to jest zbyt poważne. Nie sądzę zresztą. Jak się dowiedział Onet, podstawą wydania wizy był interes narodowy Niemiec. Proszę Państwa, to jest jakaś totalna paradoksa. Co to znaczy, pani Kozłowska? Interes narodowy Niemiec? Sytuacja w naszym kraju jest interesem narodowym Niemiec? Przecież to, mać, przepraszam, zabrzmiało zupełnie jak żądania w sprawie korytarza i przyłączenia Gdańska do Rzeszy. Tak to zabrzmiało w tym momencie. Przykro mi. Chcemy do powtórki do 1939 roku? Oni chcą? No niestety, my jesteśmy w sytuacji, w której po upadku ministra Macierewicza nie mamy żadnych szans na... Kita, odejdź, kurde, chodzi mi po klawiaturze. Nie mamy żadnych niestety szans, bo nasza zdolność bojowa polega znowu na tym, że Francuzi i Anglicy i Amerykanie też będą tam tutaj, no ale to przykro mi. Nie rozumiem tego. Wysłuchania zatytułowane Prawa Człowieka w niebezpieczeństwie, demontaż praworządności w Polsce i na Węgrzech odbędzie się 13 września w Bundestagu. Opowiem na nim, jak polskie władze za pomocą informacji personeli całego aparatu próbowały wyrzucić je z Polski. Wyrzuciły. Ta pani nie ma prawa już wjechać z powrotem. Jeśli ulegniemy, to psia krew, oddajmy Gdańsk, oddajmy Szczecin. Weźmy w ogóle, skończmy z państwem polskim i zacznijmy i przyłączmy się jako land do Rzeszy po prostu. No przykro mi, tak uważam. Możecie to opublikować, mówić i niech mnie pisiory, niech mnie... funkcjonariusze PiSu zamkną jutro, ale tak uważam, jeśli nie zareagują ostro. Właśnie. No właśnie, to nie jest żaden stres, to bardzo dobre. Bardzo dobre to jest. To do nich tak należy. No właśnie, właśnie, panie Piotrze. Niemcy mają ona, przecież to jest chore, to jest naprawdę chore. To jest, kurde, Stasi KGB, ale Rosjanie ze Szwabami nas rozegrali, kacapy i Szwaby. Przykro mi, i niech mnie blokują, gdzie chcą. No dobrze, na jaką listę proskrypcyjną, do jakiego SA trafiłem? Bo jestem pewnie na liście proskrypcyjnej FSB, SWR-u, czego tam jeszcze, jakiejś innej czyzwyczajki. No i oczywiście na pewno odpowiednika SD, SS i SA. Bo to się niczym nie różni. Powtarzam jeszcze raz, to zdanie pierwsze i to zdanie, które czytałem,
na temat ważnego interesu, interes narodowy Niemiec. Co to jest mać interes narodowy Niemiec, narodu niemieckiego? Co, wracamy do sprawy Wolkiś? Nawet nie napisali interes państwa, tylko narodowy. Wracamy do Wolkiś? Wracamy do Aryjczyków? Będziemy mówić o Polsce co? Naród niemiecki? Co jest narodem niemieckim? Te kilka milionów emigrantów w chustach, Turków i tak dalej, które ma gdzieś Niemcy ich kulturę, to też jest naród niemiecki? I co oni u siebie robią? Co oni u siebie robią? To jest chore. Ten rząd nie wie, a jeżeli ten rząd nie zareaguje, jeżeli znowu jutro usłyszę historyczno-histeryczne, idiotyczne przemówienie pana premiera bądź pana prezydenta z krzykami, z różnymi wrzaskami, z pięknie aktorsko rozegranych, tymczasem tu jest konkretna sytuacja, proszę państwa, konkretna sytuacja, gdzie trzeba walnąć pięścią i powiedzieć nie. Nie. Nie może tego być. Tak zwanego wysłuchania. Nie może być. My jesteśmy suwerennym krajem, jesteśmy w tym samym interesie. Jesteśmy w tym samym interesie, czyli jesteśmy tak samo w Unii Europejskiej na pełnoprawnym członkiem i tak samo pełnoprawnym członkiem NATO. Jedno państwo natowskie atakuje nas. Śmie nas atakować. Nas i Węgrów. Właśnie. Dobrze, proszę państwa. Zdaje się, że Niemcy rzeczywiście Rosjanie wykupili całkowicie, a to, no, Herrenvolk. Tak, ma pan rację. Herrenvolk. Interes narodowy im się. To jest idealnie to samo. A jak ona śmie, jak ta Ukrainka, Rosjanka, Ukrainka śmie pluć na nas. Jak ona śmie pluć na nas. A słyszę, że wyląduje przed sądem za to, że tak mówiłem. Jak ona śmie. Ja się jako Polak czuję obrażony. W ogóle, proszę państwa, nie mam pieniędzy na adwokata, ale w związku z tym wysłuchaniem proponowałbym państwu masowy pozew do sądu. Do prokuratury doniesienie o przestępstwie według ustawy o IPN, nawet poprawionej. Zróbcie to. Zróbmy to. Po prostu zróbmy to. Andrzej, jesteś tutaj? Słuchasz mnie, Andrzej. No, Andrzeja Kani mówię. No, tramwaj, słuchasz mnie. Robimy z... tramwaj, robimy z tego wszystkiego coś takiego? Zróbmy. Zróbmy. Zobaczymy, co będzie. I międzynarodowy list kończy wysłać. I niech się nie miaszki tego. A zli dadzą? Wbrew nam? Dobrze. Podziałamy. Dobra, proszę państwa. Dobranoc. No. Andrzej Kania. Jasne. Dobra, Andrzejku, jutro gadamy. Jutro pogadamy i zrobimy pozew. I autentycznie pozew. Jako Polak czuję się obrażony. Andrzej, jako Polak czuję się obrażony. Kto się chce z nami podpisać, proszę na Facebooku. Andrzej Kania, zwany tramwajem. Tutaj jest gdzieś, go kliknijcie. I ja. Napiszemy, wyślemy doniesienie o przestępstwie. Ponieważ jako Polak czuję się obrażony i zagrożony tym, że obce państwo, obcy obywatel będzie o moim losie Polaka dyskutował. Nie życzę sobie tego. Nie życzę sobie tego. No. Dziękuję państwu bardzo. Udostępnię ten post i wyudostępniajcie, gdzie się da. To był post. Nie wrzucę go teraz na YouTube, bo już mi się dzisiaj nie chce, ale będzie. Ale będzie. I Andrzej, jutro się zdzwaniamy. Pamiętaj, tylko że kurde, zgubiłem twój telefon, więc zadzwoń do mnie albo dzwoń przez Facebooka, bo i tak mnie podsłuchują. Dobrze? No zgodnie z ustawą rozwalamy. Piszemy do prokuratury, nie wiem jakiej, chyba generalnej w tym momencie. I zrobimy taki post, podpiszemy się, ja się podpisuję z pełnym imieniem i nazwiskiem i już. Kto chce ze mną się i zrobimy te, i zrobimy numer. Jak nie, to pójdziemy do Strasburga. Rozumiemy się? Dobrze. Ja mogę nie mieć forsy, ale przynajmniej mam honor w odróżnieniu od tej całej bandy jeżdżącej limuzynami. Dobra, dziękuję państwu. Sorry, że się tak zezłościłem. I Andrzej, pamiętaj jutro się tego. Na razie. Cześć. Dobranoc. Do jutra.